Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, Rise of the Tomb Raider. Kolejny odcinek przed wami, nadal jeszcze jesteśmy w tej piekielnej dolinie, złowrogiej dolinie. Tak, i tutaj słuchajcie, jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Po tym jak udało nam się pokonać Baba Jagę, która okazała się jej babcią, Nadi. Można jeszcze pogadać? Pomyślałam, że dam im chwilę prywatności i porozglądam się po okolicy. Wyłączyłam ostatnie kotły w środku. Możesz chodzić bez ryzyka, no wiesz, postradania zmysłów. To miejsce jest niesamowite. Też bym się tu zadomowiła. Żyła tu ledwie kilka kilometrów od nas. Cały ten czas. Wiedziałaś, prawda? Oczywiście. Teraz wszystko jasne. Oczywiście, że wiedzieliśmy. Już na początku. Wciąż możesz mieć zawroty głowy od pyłku. Okej. Okay. Dziadek zawsze mówił, że była błyskotliwa. Ale dokonać aż tyle? Trudno w to uwierzyć. Bo wiecie co, mam tylko 60 coś procent, więc podejrzewam, że tutaj no jeszcze będzie można tutaj zebrać parę rzeczy. O, na przykład tu. Mamy artefakt. Broń Baba Jagi. To kosa, która ma wyglądać jak miotła czarownicy. Wszystkie jej działania miały na celu ożywienie mitu. I odstraszenie po prostu tych wszystkich ludzi. Dlatego nikt się tutaj nie zapuszczał. W sumie całkiem fajny sposób na to, żeby się pozbyć przeciwników. I jakoś tam przetrwać, prawda, ten trudny czas. O, patrzcie, to normalnie to były wszystko machiny, a mi się wydawało, że te platformy fruwają. Ale jaja. Dobre to było. Bardzo ciekawe. Troszkę się tutaj rozejrzę, słuchajcie. Na spokojnie teraz. Bo na pewno coś jeszcze tutaj można znaleźć. Tam coś mi błyszczy, także pójdziemy sobie. Chyba, że po prostu będzie w końcu jakaś mapa tutaj, bo fajnie by było jakąś mapę zdobyć. Co to jest? A, to nie. Przejdę się, wiecie? Przejdę się. Dzisiejszy odcinek sobie tak poświęcimy. Jeszcze w sumie dwie rzeczy też chcę wam pokazać. Jezu, ile tutaj jest tych naboi. Ja nic tutaj nie korzystam z tego kompletnie. Bo jest, a można tutaj tak wskoczyć na tą, czy nie? To, o, tu jest jeszcze. Może na tą mi się uda wskoczyć. Bo tam bym chciał wyżej, da radę? Czy nie? Tu. Może tu coś ciekawego? Też naboi pełno. Tutaj mi coś błyszczy. Monetki. Dobra, nie będzie. Tutaj coś mamy. O, dobra. Jest i mapa. Jak to wygląda? Patrzcie, ile tutaj jest jeszcze fajnych notatek, które też będę chciał wam tu pokazać. Aha. Także trochę tutaj pobędziemy. Aha, to jesteśmy z tej strony. Dobra. Tu. Tu są notatki. Ta dolina należy do mnie. Podlewałam ziemię i pielęgnowałam cudowne kwiaty. Nikt tu nie wejdzie, nikt się stąd nie wydostanie.
Nie będę dłużej tolerować zewnętrznego świata. Wreszcie to ja sprawuję tu władzę. No tak, ale tak się wiecie, odizolować centralnie i... To też nie jest fajnie, no ale ona to tak zrobiła. Wolała takie życie. Pomimo, że rodzinę miała bardzo blisko. Tu mi coś błyszczy, tak? Z tej strony. Tutaj to było? Nie wiem już sam. Pozaznaczam sobie te. Gdzieś tu błyszczało, ale wiem gdzie. To są w ogóle ogólnie skróty, słuchajcie, więc... Dobrze by było sobie to wszystko też tutaj... odblokować. O, tutaj mi błyszczało, aha. To jest gdzieś tutaj... Tu, a jak tam się dostać? Chyba muszę te tutaj... O, te. Te windy, ale jak to zrobić? Widzicie, te windy jakby poszły do góry, to bym się tam dostał, a to jest jedno jedyne jakieś przejście. Cholera. Chyba, że zostawię sobie to na sam koniec, może tu lepiej na razie to. Co to jest? Gdzieś tam. O, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. To tutaj jest gdzieś, tak? O, o, o. Wybuchł bunt, bomba. Tubylcy, wrogowie moich wrogów, stanęli do walki, o jakiej zawsze marzyliśmy. Iwan i nasza córka mieli szansę poznać smak wolności. Ale nie żyją. Zabili ich jedyni ludzie, którzy mogli nas uratować. Sowieccy tchórze, którzy są tu ze mną w dolinie, twierdzą, że nie został tam kamień na kamieniu, że musimy czekać na ratunek. Mówią, że zapewnią mi ochronę, ale są przerażeni i kończą nam się zapasy. Ratunek nie przyjdzie. Ja przeżyję, ale moim strażnikom się to nie uda. Przetrwanie jest na tym świecie jedyną prawdą. To bardzo przesądni ludzie. Dodaję pyłek do ich racji żywnościowych. Czekam, aż zmienią się w skamlącą hałastrę, a wtedy pokażę im swoje nowe oblicze. To, którego lękali się od dzieciństwa. Jestem Baba Jaga, wężowa babka, wiedźma. Zginą, wrzeszcząc z przerażenia. Zasługują na coś o wiele gorszego. Jeśli nie mogę cieszyć się wolnością, będę trwać w samotności wśród cieni, dopóki śmierć nie połączy mnie z Iwanem i naszym dzieckiem. No, tak jak mówiłem, wybrała tą samotność. Poświęcając w sumie wszystko. Też no nie fajnie, bo myślała, że i dziecko i ten dziadek nie żyją, a oni jednak żyli. A oni znowu myśleli, że ona nie żyje. Także tak to wyszło. Tam muszę się dostać, tak? To czekajcie, zrobię takie kółeczko. Z tym jeszcze muszę pokombinować. Nie tu, tylko tam. Tam na górę. Jak się dostać? A, to ja muszę tu. Rzeczywiście są jakieś pogadanki. Mówię do siebie tylko po to, by usłyszeć czyjś głos. Wypełnia pustkę i przemijające godziny. Nie mam jednak nic do powiedzenia. Gdy przytłacza mnie cisza, próbuję spać. Śnię o tym, co utraciłam. Mam nadzieję, że zginęli dobrą śmiercią.
Mam nadzieję, że moje sny to tylko kłamstwo. Smutna historia, naprawdę. Stracone lata, nie? Koniec. Dobra, tutaj mam jeszcze dokument. A to jest to, tak? Co ja chciałem. Nie, to jest jeszcze coś innego. To jest jeszcze tam, dobra. Kurde, chciałem na tą linę, a się nie udało. Pójdę tędy. Tutaj chyba pamiętam, jak była walka, to... No właśnie, to było. Co my tu mamy? Pogadanki. Zawiesiłem wszelkie prace budowlane w świątyni i poleciłem pracownikom przygotować się do powrotu. Powinienem było opuścić to miejsce wiele tygodni temu i zasięgnąć rady najmądrzejszych ludzi naszego miasta. Przemoc narastała. Na początku powoli, dlatego złożyłem to na karb stresujących warunków, ciągłej presji na pomyślne zakończenie przedsięwzięcia. Teraz jednak nie można już zaprzeczyć, że w dolinie skrywa się jakieś zło. Żywi się naszymi najgorszymi skłonnościami. Sprawia, że jesteśmy podatni na mroczne sugestie. Wczoraj młody kamieniarz przekazał mi informację o zawaleniu się rusztowania, przez co straciliśmy niemal cały dzień pracy. Zanim zorientowałem się, co się dzieje, mój współpracownik musiał odciągnąć mnie od młodzieńca, który leżał już bez przytomności, cały we krwi. Gdy myłem ręce, zauważyłem, że w skórę na knykciach powbijane mam kawałki jego zębów. Sam już nie wiem, kim jestem. Pora stąd odejść. No, te kwiatki to rzeczywiście, słuchajcie, omamiły wszystkich. Przypominają mi... z takiego horroru, nie wiem, czy oglądaliście, może Ruiny. Ruiny, tak. Taki horror był. Tam też były takie kwiatuszki. No to dobra, to teraz to, co mi zostało... Ten jeszcze jeden dokument, tak? A właściwie dwa. Tu jest jeszcze jeden, nie wiem w ogóle skąd on... Gdzieś muszę wyjść chyba na zewnątrz. Chciałbym jeszcze to zdobyć, chyba że... Chyba że gdzieś jest plecak. Plecak, który jeszcze aktualizuje mapę. Jeszcze są jakieś dodatkowe... Czekajcie. Opala. Dobra, teraz tu bym chciał. To. Aha, tu. Dobra. Na przykład co to robi? Podnosi, no właśnie, podnosi. Ale tylko chyba na chwilę, słuchajcie. Ja bym musiał skoczyć z tego tam. Tylko że tu, to trzeba by było sobie wybrać... O, tą platformę, bo ona jest troszkę niżej. Nie wiem, no spróbuję, nie? Patrzę, ile mniej więcej czasu jest na to. No właśnie. Kurde, to taka, wiecie, czasówka chamska. Dobra, idzie to. Najpierw to zróbmy tak. Może mi się to uda, nie wiem. Dużo czasu tracę, żeby tutaj się dostać na tą drugą stronę. To jest w górze cały czas. No niestety. Nie zawsze to jest fajnie wymierzone, słuchajcie. Tak jakbym chciał. O, spadło, nie? No właśnie. Tutaj muszę się dostać i tu pobiegnę tędy. Cholera. To nie będzie łatwe. Znowu muszę poczekać, aż to będzie niżej. Znaczy tutaj będzie już blisko mnie. Trochę tracę czas. W sumie jak mi się teraz nie uda, to wam w końcu pokażę ten moment, gdzie mi się to udało, bo chciałbym koniecznie tam wejść i przeczytać to.
to tutaj zrobić, żeby się tam złapać? No bo chyba da się, nie? Musi się dać, tylko ja nie wiem, w którym momencie mam... No! Kurde, no patrzcie, no co za cholerstwo. Nie udało mi się to. Dobra, pokażę wam moment, w którym mi się udało. No, udało mi się, słuchajcie. Ale po któryś tam próbach, także nie było łatwo. Ale mamy to. Myślałam, że przeżyłam, by prześladować moich ciemiężycieli. Ale teraz sądzę, że przeżyłam, by prześladować samą siebie. Takie życie nie jest warte ocalenia. Żadne nie jest tego warte. W dolinie pojawili się nowi ludzie. Pokażę im, że nie warto wieść takiej egzystencji. No, pozabijała wszystkich. Dobrze, to jeszcze zostało, słuchajcie, tu. A tak ogólnie dokumenty, więc jakby zestawy jeszcze. Więc podejrzewam, że jeszcze będzie tutaj troszkę do szukania, ale to już będą takie monetki, wiecie? A ja tak za bardzo za monetkami to tutaj nie muszę się... Nie muszę się na nich skupiać. Jak tu można bezpiecznie zejść, że tak spytam? No. Więc jakby fajnie by było, jakbym się tutaj ewakuował już. Jeszcze jest gdzieś plecak, więc podejrzewam, że jeszcze tutaj dużo fajnych rzeczy można znaleźć. O, na przykład mamy plecak. Zaraz zobaczymy, czy co się pojawi. Oczywiście nie będę wam tego pokazywać, bo to są tylko i wyłącznie monetki. O, na przykład już tutaj mi błyszczy po wzięciu tego. Ja sobie to poza nagraniem. Te najważniejsze rzeczy, właśnie artefakty czy coś, to wam mogę wtedy pokazać. A nawet już nie ma więcej nic. Więc jeszcze jakiś plecak jeden. Przydałoby się zrobić ewakuację. I jakoś dostać się teraz do jeszcze tego ostatniego dokumentu. On jest gdzieś... Jakoś tak dziwnie ukryty. Czekajcie, bo ja tutaj mogę wyjść. Dziadek zawsze mówił, że była bluzka. Tak, tutaj jest to pierwsze przejście. Zostałem już tylko ja. Są wprawdzie inni. Zjawy nawiedzające dolinę. Jednak to nie są już ludzie. Mają znajome twarze i wołają o pomoc głosami zmarłych przyjaciół, ale nie wierzę już w ich kłamstwa. Mój miecz ich odstrasza lub ucisza ich, gdy nie przestają wrzeszczeć. Próbowałem doprowadzić nas wszystkich w bezpieczne miejsce, naprawdę. Ktoś jednak zawalił przejścia prowadzące do miasta. Gdy zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma dla nas ucieczki, zwróciliśmy się przeciwko sobie. W górnej części doliny czai się teraz szaleniec z łukiem i zestrzeliwuje gołębie pocztowe z prośbami o pomoc, które wysyłam. Powracają zjawy. Nie jestem w stanie odstraszyć ich wszystkich. Nikt nie przeżyje w tej dolinie. Może tak będzie lepiej. Niech moje ostatnie słowa staną się ostrzeżeniem. Nawet nie udało im się uciec. Nikogo nie oszczędziła. Tak, tutaj wszystko. A, tu jeszcze coś mam. Ale to mówię, ja sobie to wezmę i sam już zdobędę. Wiecie co? I teraz tak, 100%, 100%, 100%, 88%. I tutaj potrzeba było, też jakiś zestaw, to pewnie też znowu jakieś znajdźki będą. Wyzwania, słuchajcie, zobaczcie, ile jeszcze wyzwań. Chociaż nie, nie wiem, co ja mam tutaj zrobić, coś jeszcze muszę tu zrobić. Ale tutaj chciałem wam pokazać
dwa dokumenty potrzebujemy i jednego artefaktu. Więc ja się tutaj gdzieś pojawię i będziemy tego szukać w dzisiejszym odcinku. Tutaj już widzę, że mamy dwa dokumenty, ale nie wiem, gdzie jest ten artefakt. Także warto te też wam to pokazać, ale to tylko już tam, wiecie, ja się tylko tam pojawię i nie będziemy po prostu chodzić, tylko się pojawię. Tak będzie najlepiej. Nadia. Gdzie jest w ogóle babcia z dziadkiem? Tutejsze kwiaty różnią się trochę od tych, które rosną w dolinie. Oni tutaj są gdzieś? Aż byłem ciekawy, czy oni wyszli. Ona ich chciała zostawić na chwilę samych. Tu jest ta cała winda, więc jakby można się wrócić. No ale nie widzę ich tutaj. O, tu mi coś błyszczy, patrzcie. Dobra, chyba teraz wszystko zdobyłem. Dobrze, to teraz jeszcze pojawię się tam, gdzie mówiłem. Zbierzemy sobie te dwa dokumenty. Akropol, tak? To był Akropol? Tak. Dwa dokumenty mamy po drodze. Z której z tej strony? Tam. Ten strój to taki śmieszny, słuchajcie. Może ja to pominąłem? Utraciliśmy Kitesz prawie 10 lat temu. W pierwszych latach sądziliśmy, że nie uda nam się przeżyć. Jesteśmy ocalałymi. Tylko tyle zostało z wielkiego niegdyś ludu. Przetrwaliśmy jednak. Codzienna walka stała się naszą drugą naturą i sposobem na życie. Przestało nas ubywać. Może nie powrócimy nigdy do dawnej świetności, ale będziemy żyć dalej. Przeżyjemy tę zimę, a potem następną. W głębi serca to wiem, bo Bóg dał nam znak. Zeszłej nocy do naszego obozu trafił dziki człowiek, wychudzony i trawiony gorączką. Nakarmiliśmy go, obcięliśmy jego splątany zarost i opatrzyliśmy rany. Pozostali jeszcze go nie rozpoznali. Upłynęło zbyt wiele czasu, ale ja wiem, kto to jest. To prorok. Prorok do nas powrócił. No proszę. Źle by wypowiedziała Kitiesz. Tak miałem wrażenie. I tu powinien być jeszcze jeden. O, tu. Ale słuchajcie, gdzie mógłby być artefakt? To już kurde nie wiem. Ale nie będę was męczyć i po prostu sobie go znajdę i pokażę wam, jaki to był artefakt tutaj. No, tutaj była walka, pamiętam. To pod spodem będzie gdzieś, tak? Tutaj to chyba nawet mnie nie było. Nie mamy żadnych szans w walce z trójcą. To oni przepędzili naszych przodków z cesarstwa, a teraz przybyli dokończyć dzieła. Niewiele pozostało w nas ze świętego ludu, jakim byli nasi przodkowie. Tylko nasza sprawa pozostaje niezmienna. W głębi serca nie wierzę, że zdołamy ich pokonać. Wiem jednak, że możemy podjąć tę próbę nawet za cenę życia. Tylko tego oczekuje od nas Bóg i nasz prorok. Okej. No i artefakt. Ja wiem, gdzie może być. Dość spory obszar. Znajdę go i gdzieś tutaj... O, artefakt jeden. I wam pokażę. Okej, słuchajcie, udało mi się. Tutaj wejście jest do tego. Czyli troszkę musiałem się oddalić od naszego obozu. To tutaj, przy tej bramie ominąłem. Co to takiego? Coś fajnego? Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Spoko. Dobra, to to już mamy. I... No tak, ale jeszcze tutaj chyba coś trzeba było, tak? Nie, 100% jest, dobra. To jeszcze ta dolina. Tu muszę wykonać jedno zadanie. A tak to wszystko już na 100% jest. Oprócz tego złowroga dolina jeszcze. Aha, bo tutaj jeden ten, tak, zestaw. Dobra, to wszystko na 100. No tutaj jeszcze mi zostało, no ale to zaginione miasto jest tak ogromne, więc też może
uda mi się tam jakoś to wszystko wykombinować. Tutaj, wiecie, tu jest wyzwanie i jeszcze jakiś jeden plecak muszę znaleźć. Może mi się uda, to wam to pokażę. Wiecie co, dalej jestem tutaj, gdzie Baba Jaga. Tu mam jeszcze dwa dokumenty, no więc chciałbym... Ale to nie ta strona. Tu? Chciałbym te dokumenty też... Choćby nie wiem, której, z której strony mam. Tu? Tak. Jeszcze sobie te dokumenty tutaj przeczytać. A gdzieś na dole. Pytanie, czy ja dam radę? Jak to w ogóle wygląda? Można tu zejść? No niby można. A, tu. Dobra. Co tym razem? Iwan, sądziłam, że będzie prościej. Większość tych grubiańskich śmierdzieli robi z więźniami, co im się żywnie podoba. Wybrałam Iwana, bo myślałam, że się ugnie. Ale jest gorzej niż sądziłam. To dobry człowiek. Nie chce tu przebywać tak samo jak ja. Fakt, że dobrze je i śpi pod kocem, nie działa co prawda na jego korzyść, ale wyczuwam w nim dobroć, której brakuje pozostałym. To miejsce przyprawia mnie mdłości. Iwan zna swoją rolę i gardzi tym, co robi. Zauważyłam, że stawia opór, gdy myśli, że nikt nie patrzy, aby uspokoić swoje sumienie. Powiedziałam mu, że to nie wystarczy. Pokazałam mu, co więcej można zrobić. Dobrze nam się razem pracowało. Zaplanowaliśmy naszą ucieczkę, ale jest już za późno. Zaszłam w ciążę, jesteśmy straceni. Nasze historie. I tutaj mamy jeszcze jeden dokument. Też będę chciał go odkryć. On jest gdzieś tam na dole. Mogę ogólnie wskoczyć tu, czy to mnie zabije, tak? To mnie zabije. Cholera wie. A nie, dobra. Gdzie to jest? Gdzieś tu. Że ja to wszystko pominąłem? Gdy wylałam mu drinka na twarz, wiedziałam, że popełniłam błąd, ale i tak to zrobiłam. Myślałam, że wyraz zaskoczenia na twarzy ministra Diatłowa był wart utraconych funduszy na badania. Postąpiłam głupio. Jeszcze przed świtem dranie z KGB wyważyły moje drzwi. 5 lat. Obóz pracy. Nie mają już odwagi nazywać rzeczy po imieniu. Nazywają go stacją wolności. Kłamcy. To gułak. Obiecałam sobie, że nie dam im się złamać. Ale już w pierwszym tygodniu błagałam o litość. Muszę się stąd wydostać. Jest pewien strażnik, rumiany młodzieniec o imieniu Iwan. Słodki, ale nie ma za grosz rozumu. Nie chcę wykorzystywać kogoś tak prostolinijnego, ale jeśli tego nie zrobię, zginę tu. Aha, czyli wykorzystała dziadka, żeby stąd jakoś uciec. No i dobra, to mi się udało. I słuchajcie, i mamy to na 100%. Teraz tak, jeśli chodzi... Tu wszystko jest 100%. Jeśli chodzi o geotermiczną... geotermiczną dolinę, to tutaj mam zadanie do wykonania. I wiecie, co to jest za zadanie? Że muszę złapać kurczaki. Dwa już złapałem. Natomiast nie mam pojęcia, gdzie jest reszta tych kurczaków, bo one jakby jakieś dziwnie zniknęły. One były i nagle ich nie ma. Nie wiem, gdzie mam ich szukać. Także to. A jeszcze mam... Aha, jeszcze ten jeden zestaw, ale słuchajcie, nie wiem, gdzie może być na takim wielkim obszarze, bym musiał wszystko po kolei jeszcze sobie przetrząsać i szukać jednego plecaka. Pewnie ten plecak daje nam znowu jakąś możliwość odnalezienia pewnie tych takich tutaj monet. Dlatego też ja sobie to już zostawię też poza nagraniem. Może do tego wrócę i może ten plecak znajdę. W każdym razie tu wszystko mam na 100%. Zostało mi tylko jeszcze tu. Ja oczywiście tu... O, widzicie? Tutaj mam jeszcze dokument. Nie, zestaw. A to? Aha, i te rzeźby takie muszę tutaj rozwalać. To też jest zestaw, więc też nie będę was tymi zestawami męczyć, ale na przykład mam jeden artefakt. I ten artefakt... Jeszcze wyzwanie. I ten artefakt też bym chciał tutaj znaleźć i wam go pokazać, więc ja się tutaj przeniosę do tego miasteczka Kitierz i jeszcze wam ten artefakt pokażę tutaj.
Okej, jestem z powrotem, słuchajcie, i musiałem się wrócić aż tu. O ludzie. Czyli nie ogólnie w mieście Kitiesz, tylko na obrzeżach. Tu mam jeszcze jeden zestaw. Wiecie co, i jeszcze udało mi się wykończyć te wszystkie wyzwania, czyli tam rozbić te wszystkie posągi. Także tyle fajnie. Co tutaj mamy? Ja to przeoczyłem. Szkoda. Żelazny wisior. Żołnierze cesarstwa nosili takie czasem u pasa. Okej. Także mamy to. I tu jeszcze jest ten zestaw. Też bym go chciał, tylko nie wiem czy on... Czy ja go tutaj zdobędę gdzieś? Gdzie on jest? Mi się nawet w ogóle, słuchajcie, nie pojawia. Dobra, ja sobie go wezmę poza nagraniem, bo to i tak nie jest istotne, bo to... To jest taki mały szczegół. Mam go zaznaczonego, tak? Mam. Ale co najważniejsze, właśnie udało mi się to wyzwanie ukończyć. Tutaj jest jeszcze jeden plecak gdzieś, ale nie mogę go znaleźć. Także w sumie dwa plecaki mi... tu jeden plecak i tutaj też jeden plecak. Nie mogę znaleźć. No i te kury muszę złapać. Nie wiem, jak mam je łapać, bo nie mogę ich znaleźć. Dobrze, także słuchajcie, co ja mogę jeszcze wam w dzisiejszym odcinku pokazać? Chyba to by było na tyle. On będzie troszkę krótszy. I po prostu w następnym odcinku już sobie polecimy z fabułą do końca. Nie wiem, to będzie chyba już ostatni odcinek. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Nadal nie mogę tego znaleźć. Pomimo, że to mam zaznaczone. Dziwne to jest trochę. A, ja idę w ogóle w przeciwną stronę. Nie wiem, o co chodzi. Nie chce mi się to pokazać w ogóle. Dobra, znajdę sobie to poza nagraniem. W każdym bądź razie zmienię też sobie strój przy jakimś ognisku i będziemy mogli ruszyć z fabułą. Ale to tak jak mówię, w następnym odcinku już. Ładnie wszystko jakoś się udało, słuchajcie, wyczyścić, nie wiem. Jestem zadowolony, w każdym razie jestem zadowolony. Mówię, te monety to wam nie pokazywałem, jak zdobywam, bo to nie ma sensu. Tam paliłem te plakaty, rozwalałem te figurki, co tam jeszcze było, obcinałem te dzwony, trzeba było obciąć i w chorągwie, no ale to takie tam zabawy. Zobaczymy, jakie będą statystyki na końcu. No dobrze, także ja wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.